us on the amazing day. The damn, changed. When we went on our way across the ocean. When we lost our ground and hit the sky. Check out the jacket. When we lost our vision to our emotions. We hurt ourselves to feel alive. Latająca maszyna to kolejna superprodukcja nagrodzonego Oscarem za animację Piotruś i Wilk Timu. I tym razem zapowiada się ciekawie, ponieważ twórcy obrazu zapewniają, że tak skomplikowanego technicznie projektu w historii kina jeszcze nie było. Temu zrealizowanemu w trójwymiarze obrazowi towarzyszy muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu światowej sławy wirtuoza fortepianu Lang Langa. Film opowiada o połączeniu się rozdzielonej rodziny. Wszystko dzieje się przy udziale starego fortepianu, który przemienia się w magiczną, latającą maszynę. Dla mnie ta historia jest kombinacją bardzo emocjonalnej podróży i podniemnej wycieczki latającym wehikułem, niczym na wesołej karuzeli. Film będzie pokazywany w 26 krajach świata, niemniej najpierw okazję na zobaczenie go będą mieli Polacy. W innych krajach latająca maszyna nie pojawi się wcześniej niż w 2012 roku. Czy ten film jest tylko dla dzieci, czy może jest inaczej? Przygotowywaliśmy go dla dzieci, ale sądzę, że dorośli też znajdą w nim coś dla siebie. Będą zafascynowani animacją. Poza tym zauważyliśmy już kilkoro płaczących rodziców, bo to jest naprawdę bardzo wzruszająca historia. To była najbardziej skomplikowana marionetka, jaka kiedykolwiek powstała w historii animacji. Jestem bardzo dumny z mojej ekipy, której udało się dokonać tego, czego jeszcze nikt inny nie dokonał. Zrodził się w głowie producenta tak naprawdę, ponieważ po uzyskaniu Oscara za wcześniejszą produkcję Piotruś i Wilk, który również był filmem muzycznym, i on chciał kontynuować ten rodzaj powiedzi artystycznej. A w Łodzi usłyszeliśmy od Państwa, że jest to film, którego jeszcze w historii kinematografii nie było pod względem technicznym. Dlaczego? Są takie sprawy jak na przykład najdłuższe ujęcie w historii animacji, kiedykolwiek stworzone. Myślę, że też sposób narracji i to, jak on jest opowiadany, to jest też zupełnie coś takiego niespotykanego. Bardzo mi się podobało i jest ekscytujący. Jeśli chodzi o efekty? Zaskoczyły mnie, bardzo fajne, jak na taki film. Mi się podobało w tym filmie, jak oni lecieli tą maszyną i mieli te takie różne karty i musieli wykonywać takie jakby zadania i obserwować życie Chopina, no bo ja też słucham takiej muzyki. Film był fajny, podobały mi się pewne fragmenty, na przykład takie jak wszyscy się przytulali, jak płakać, natomiast straszne było czasami, jak była ta muzyka Chopina tyle, że taka burzliwa i była burza. Były w tym uczucia muzyki pokazane, tak to rozumiałam.